Witajcie, kochani. Wrzucamy koloneczkę, liście laurowe, ziele angielskie i gotujemy taką koloneczkę przez co najmniej 3 godziny. W międzyczasie wrzucamy marchewkę, jeśli ktoś lubi, kroimy ją w plastereczki i gotujemy tak tą koloneczkę przez 3 godziny. Dodajemy łyżkę albo 1,5 łyżki soli, jak to lubi, jak lubisz mniej słoną, to wystarczy łyżka, jak troszkę bardziej słoną, to 1,5. Już jak skórka będzie odchodziła od mięska, to znaczy, że koloneczka jest gotowa. Ostudzamy, rozdrabniamy mięsko i wrzucamy do małych pojemniczków. Zalewamy wywarem. Można przelać ten wywar przez siteczko. Upewnijmy się, że wywar już jest ostudzony. Wstawiamy na całą noc do lodówki. I gotowe. Taka galaretka, nóżki, idealna na śniadanko czy na przystawkę. Bardzo dobra dla naszych kości, dla naszych stawów, więc zajadajmy się takimi nóżkami. Gotujmy goloneczki od czasu do czasu. Zajadajmy się. Bardzo zdrowe i pożywne. Także dla naszych jelitek. Smacznego!